pamiętam, że wtedy pani minister Bochenek powiedziała, no zaraz, zaraz, ale regulamin kancelarii przewiduje, że w przypadku nieobecności szefa kancelarii wszystkie jego obowiązki wykonuje zastępca szefa kancelarii. Tym zastępcą był pan minister Jacek Sasin. Ja dodałem, no, że pan minister Jacek Sasin właśnie jest w samolocie i leci ze Smoleńska do Warszawy, bo wiedziałem, że ten lot już trwał i że dosłownie za kilka minut powinien tutaj być. Ze strony pana marszałka Komorowskiego i jego otoczenia padł taki argument, że było to robione niejako w... Potrzeba chwili była taka, pod przymusem pewnym, pod presją, z tego względu, że przecież nie tylko Władek Stasiak zginął, ale również było ogłoszone to przez pewną część tej soboty, że również ja zginąłem w tej katastrofie i marszałek Komorowski, mając taką wiedzę, podjął taką decyzję. No, gdyby nie tragiczność tej całej sytuacji, którą wtedy przeżywaliśmy, no to byłoby to tłumaczenie śmieszne, czy wręcz groteskowe, bo samo wręczenie nominacji odbywało się w mojej obecności, więc rozumiem, że byłem tam, ale ani pan minister Michałowski, ani pan marszałek Komorowski mnie nie dostrzegali, dalej uważając, że nie żyję. No i potem zaczęło się porządkowanie miejsca katastrofy. Tam porządkowanie w tym sensie, że osoby, które zginęły, zostały z wraku samolotu wynoszone w jedno miejsce. Był tam opisywane, jeżeli ktoś był rozpoznany. Było dużo szczątków, których nie byli w stanie połączyć w jedno ciało. Stąd znacznie większa ilość płócien ze szczątkami niż de facto było ofiar. Osoby były układane tak obok ciało przy ciele. Żołnierze, którzy zdejmują trumny, którzy pakują zwłoki do trumien i stawiają na inne samochody. Na podłodze leżało trumien 10, na 10 trumien kładli dodatkowe 10, a na te 10 dodatkowe 10. Od prawej do lewej strony, można się z ludźmi zgadzać lub nie, ale ci wszyscy ludzie, myślę, że jako polscy patrioci polecieli tam, żeby Polsce i światu przypomnieć, że jest takie miejsce jak Katyń, Charków, w których polscy oficerowie zostali pomordowani, polscy obywatele. Dostaliśmy informację, że wolą pana Jarosława Kaczyńskiego, brata tragicznie zmarłego prezydenta, jest to, żeby zwłoki pozostały w miejscu katastrofy. Oni chcieli je zabrać, bo już były godziny wieczorne, chcieli zabrać je do Kostnicy i podejrzewam, że zabrać do Moskwy, tak jak to mieli w planach. Ja mówiłem im tak, słuchajcie, musi zostać, bo jedzie Jarosław, wylądowali już w Witebsku. Policja, która ich eskortowała, jeden policyjny samochód, stara Łada, która ich eskortowała, spowalniała. Na autostradzie, na której można było jechać 90 bądź 100 km na godzinę, spowalniali ich do 50. Prosili o interwencję. Jedyne, co mogliśmy zrobić, to prosić nasze służby konsularne, żeby zareagowały. Służby powiedziały, że nie mają na to wpływu, a jak na koniec się okazało, tak naprawdę nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby kolumna z panem premierem Donaldem Tuskiem była na miejscu tragedii pierwsza. Pojawiły się 2-3 busiki z dziennikarzami. Urzędnicy z kancelarii premiera Tuska ustawiali dziennikarzy, mówili, tu będzie shake hand, tutaj uścisk. Panu premierowi towarzyszyli pan minister Graś i pan minister Arabski. Nie pamiętam już, który powiedział, a niech sobie przyjeżdża, to jest wizyta prywatna, niech sobie przyjedzie i robi sobie co chce. A jak podjedzie tędy, to co zrobimy? To my pojedziemy tamtędy. A jak przyjdzie tędy, to my tamtędy. Kolega, który był ze mną, który słyszał, który stał, powiedział tak, jeszcze słowo, powiedzą, podejdę i dam jednemu i drugiemu w mordę. Wszystko było poświęcone temu, żeby uniknąć spotkania z bratem prezydenta. Cała ich uwaga była skoncentrowana w tym kierunku. To mogło zepsuć obrazek. Ostatnią informację, jaką dostaliśmy telefonicznie od osób towarzyszących panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, była taka, że już są, ale zatrzymali ich przed wjazdem na płytę lotniska. Zwróciliśmy się z prośbą do przedstawicieli ambasady. Usłyszeliśmy, że oni na to nie mają wpływu, ponieważ służby ochraniające pana premiera Tuska nie pozwolą, żeby w tym momencie ktokolwiek inny pojawił się na terenie lotniska. I tak czekali. Myślę, że łącznie około 40 minut przed wjazdem na płytę lotniska. Czekali i dzwonili. My prosiliśmy. Nie skutkowało. I czekali. I my dzwoniliśmy. I nie skutkowało.
ciało pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Cały czas leżało na brezencie, na niebieskim brezencie w błocie. To była po prostu kawałek folii, no powiedzmy 2 na 3 albo 3 na 2. Ułożone ciało i przykryta. Ciało zostało włożone do trumny. Trumna została przeniesiona na otwarty samochód ciężarowy. My zostaliśmy w hotelu. Mieliśmy dość dziwną sytuację, spotykając na korytarzach dwóch oficerów najprawdopodobniej z Federalnej Służby Bezpieczeństwa. W reżimie gabinet ministrów zbierający po rozporządzeniu premiera Donalda Tuska. Na stole wyłożyli cały arsenał uzbrojenia, jakim dysponowali. Były to dwa karabiny, dwie strzelby i kilka pistoletów. Panowie zapytali nas, co my tu jeszcze robimy. Myśmy powiedzieli, że czekamy na dzień jutrzejszy, ponieważ jutro są uroczystości związane z pożegnaniem ciała pana prezydenta, a oni trochę się śmiejąc, ale tylko trochę, powiedzieli, że dziwią się nam, że tu zostajemy, ponieważ w Rosji jest tak, że ci, którzy są pierwsi na miejscu katastrofy, często w niewyjaśnionych okolicznościach giną. A wiecie, co się stało z kontrolerami lotu? Jedyne, co zrobiliśmy, to zastawiliśmy szafą drzwi i tak do rana wegetowaliśmy, czekając na świt. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Przepuść nam, Panie. My grzeszni Wydaje mi się, że my mamy pewien instynkt. Instynkt narodowy, nie bójmy się tego nazwać. Że w tych dniach pokazaliśmy, że my nie jesteśmy jakąś grupą interesu, jakimś zbiorowiskiem konsumentów, że po prostu jesteśmy narodem. Jak się okazuje, mimo lekceważenia, mimo kreowania pewnego wizerunku, skutecznego kreowania prezydenta jako osoby nieważnej, jako kogoś, kto zarządza żyrandolem, że naród ma zupełnie inne zdanie. Niewyobrażalne wręcz przeżyciem było dla mnie, był dla mnie ten moment, kiedy przyleciała na lotnisko trumna z ciałem prezydenta i kiedy w tym kondukcie z lotniska jechaliśmy do pałacu, kiedy zobaczyłem właśnie te tłumy ludzi, tych ludzi, którzy stoją, modlą się po drodze, no to trochę nawet wstydziłem się tego, że nie jestem w stanie tych łez opanować. Jakoś próbowałem się ręką zasłonić od tych ludzi, którzy stali przy ulicy. Przecież widzieli nie tylko tą trumnę, ale widzieli nas również w tych samochodach. Był bardzo późny wieczór, kiedy przylecieliśmy do Moskwy, bo to już było po godzinie 11, o ile pamiętam. Ja nie zgodziłem się jechać do hotelu. Powiedziałem, że chciałbym pojechać od razu tam na miejsce i że tam będę czekał na to, aż trumnę ze zwłokami pani prezydentowej będzie można w odpowiedniej asyście odebrać. Prosiliśmy tam kilkakrotnie, że chcieliśmy się jeszcze pożegnać z naszymi przyjaciółmi, z ministrem Pawłem Wypychem, z ministrem Władysławem Stasiakiem, z ministrem Mariuszem Handzlikiem. Całą noc ich o to prosiliśmy. Z
Za każdym razem coś było nie tak, za każdym razem coś się działo, coś przeszkadzało. Tak, 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 zaraz. I godzina za godziną. Zjechaliśmy windą na dół do takich piwnic właściwie tego budynku i tam w takich czarnych workach foliowych były ich zwłoki. Położyłem rękę. Jedną na Pawle, drugą na Władku i pomodliłem się i odeszliśmy. Rozmawiałem chwilę z żoną Władka Stasiaka, wdową już w tym momencie po Władku. Ona w dalszym ciągu nie wierzyła, że Władek nie żyje. Pytała, czy jesteśmy pewni, że Władek zginął, czy nie jest tak, że ktoś przeżył, że przecież nie znaleziono jego ciała, że przecież nie zidentyfikowano jego ciała. Cały czas żyła nadzieją, że być może on gdzieś tam ranny oczekuje na pomoc, że być może przeżył. No wkrótce te nadzieje miały prysnąć w momencie, kiedy ciało zostało zidentyfikowane. W portfelu Władka było zdjęcie dziadka, legionisty, oczywiście żony. Był obrazek z klientem Jerzym Popiełuszką, chyba stary z lat 80. I był obrazek, może od mamy, ze świętym Michałem Archaniołem i modlitwą do niego. Przyjechały te trumny z współpracownikami i one po kolei były przez nas w asyście kapelana. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Kiedy wprowadzaliśmy te trumny do Pałacu Prezydenckiego, kiedy je ustawiliśmy i powstała taka żałobna aleja z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężka chwila. To było takie uczucie, że rzeczywiście jakby cała Polska jest tutaj, cała Polska jest z nami. To było wielkie wsparcie też dla nas w tamtych trudnych chwilach. Ten niekończący się szereg ludzi szedł w milczeniu, w absolutnej ciszy. Tam nikt się nie odzywał i... Wyszedłem przed pałac, popatrzyłem w prawo. Tłumy ludzi sięgały placu zamkowego. Popatrzyłem